Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No słuchaj, cóż ja powiem. No w sumie w winnicy Rity zrobiliśmy wszystko. Chyba, że z Nekiem możemy jeszcze coś pogadać, nie? Zrobiliśmy wszystko, więc ja bym sobie... Tak myślałem, żeby się teleportnąć, ale w sumie jesteśmy tak blisko, że szkoda hajsu na ten teleport. Przejdźmy się do Silbach. Przejdźmy się do Silbach. I w międzyczasie, jak będziemy szli, to przecież jeszcze możemy albo popolować, albo cokolwiek, więc nabić jakiegoś ekspika, może jakiegoś hajsu, coś tego, tamtego i w ogóle, więc no, myślę, że warto. Dobra, tam nie chcę iść na pewno. Tam na pewno nie chcę iść. Czy my tutaj coś jeszcze mieliśmy? Wydaje mi się, że tutaj ja powybijałem wszystkie moby, ale... No, mogłyby się zrespić, no nie oszukujmy się. Byłoby miło w sumie, jakby się zrespiły. Z drugiej strony mamy też, co tu było, topielce chyba, nie? Czy w wodzie były? Może byśmy tak topielców troszeczkę popolowali. No, chodź tym wygłodniałym. No, dawaj, dawaj, dawaj. Zapraszam. O, dobra, na dwa hity. Tylko trzeba dobrze trafić, nie? O, dobra. No i... Oh. Git. Ej, no ale naprawdę dobrze idzie, no. Naprawdę dobrze idzie. Swoją drogą, czekajcie, ile mam hajsu? Ile mam punktów? 10 punktów mam, 350 hajsu. Podejdźmy sobie do tych myśliwych i wrócimy tutaj zaraz. Ale podejdźmy sobie do tych myśliwych. O, bagienne ziele na pewno się przyda. Podejdźmy sobie do tych myśliwych. Moi drodzy, i co? I dowiedzmy się, czy możemy się jeszcze czegoś nauczyć. Bo wydaje mi się, że jeszcze tam były chyba dwie opcje u nich, tutaj. I w mieście tam ten jeden myśliwy nas mógł nauczyć tych bardziej zaawansowanych gdzieś tam rzeczy, ale te bardziej zaawansowane rzeczy nam w sumie na razie chyba nie są potrzebne, tak sobie myślę. Znaczy nie są, no... No nie wiem, czy będę na jakieś smocze jaszczury polował, bo na razie wydaje mi się, że seta nie mam takiego, żebyśmy sobie dali radę. Realnie. Hej, ty. Cześć, Markus. Naucz mnie. Ucz mnie. A, nie to, przepraszam. Naucz mnie o polowaniu. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Wyrywanie skrzydeł krwiopijców. Pozyskiwanie żuwaczek. Ruczołów jadowych, dobra. Jak pozyskiwać żuwaczki? Żuwaczki to coś dobrego dla początkujących. W przypadku większości gatunków są one zrobione z twardych, chitynowych pancerzy, więc trudno je uszkodzić. Kiedy będziesz miał przed sobą martwą, polną bestię czy pęzę, właśnie. Złap ich żuwaczki u nasady. Gwałtownie przekręć i szarpnij. Powinny znaleźć się w twoich rękach. No i mamy odpowiedź, nie? A gruczoły jadowe? Jak wyrywać gruczoły jadowe? Musisz do tego podejść ostrożnie. Żądła są delikatne i mogą się złamać. Krwiopijce czy trutnie za życia często muszą hodować sobie nowe. Martwe oczywiście tego nie zrobią. Wybadaj taki miękki punkt na odwłoku tych wyrośniętych much. Naciśnij, a wysunięte żądło obetnij pewnym ruchem ostrza. Dobra, jeszcze to bym chciał, ale nie wiem, czy mi starczy hajsu. Jak wyrywać skrzydła krwiopijcom? Starczyło. Żeby pozbawić trutnia czy krwiopijce skrzydeł, musisz delikatnie je złapać i szarpnąć do góry pod kątem prostym. Przy odrobinie szczęścia ich nie uszkodzisz. No, polowanie nam nieźle idzie. Wszystkie umiejętności łowieckie, jakich mógłbym cię nauczyć. Musisz znaleźć sobie nowego nauczyciela. Dzięki. No na pewno się przyda jeszcze łuczarstwo w sumie. Kurwa, no i właśnie to jest pokaż ten moment, w którym towary. Nie wiem, w co ja bym chciał inwestować. Topór drwala mi się przyda, więc kupię. A. No tak, tylko najpierw trzeba mieć pieniądze, nie? I to jest główny problem. Dobra, to tak, jakiś lekki topór, kilof to się przyda. I na pokrzywy weźmy, prosty nóż jeden mogę sprzedać. Ja tu mam te zardzewiałe miecze. Lagi to sobie zostawię. Te łuki gówno to tam takie możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Dobra, 57 mam. Więc ten topór drwala sobie kupmy, bo on nam się przyda, nie? To jest to, że on nam się przyda, ja posprzedawałem wszystkie, które miałem. Ten w ogóle jaś cierwojada też ma, ale dobra, przyniosłem trofea. Przyniosłem trofea. Kły, topielca, sprzedaj wszystko.
210 sztuk złota. Nieźle. Porządne trofea. Także naprawdę nieźle w sumie, nie? To łuczarstwo. Kurna, no i się teraz zastanawiam. Bo ta magia niby jest dobra. Tak z jednej strony. Ale z drugiej strony potrzeba na to many. Potrzeba na to zwojów i tak dalej. A zręczność już i tak mamy, bo była nam potrzebna do tej broni. Więc tak sobie myślę, że to łucznictwo, nie łuczarstwo, tylko łucznictwo warto zrobić, więc zróbmy to. Naucz mnie podstaw łuczarstwa. Tworząc łuk, musisz używać dobrej jakości drewna. Znaczy aha, dobra. Ostrożnie pozbądź się jego niedoskonałości i na bieżąco sprawdzaj wytrzymałość broni. Cięciwe daj na koniec. W przypadku kurz możesz zastosować mniej giętki materiał, za to wytrzymujący długie napięcie. Pod żadnym pozorem nie możesz też zapomnieć o łożu. Musi się je wygodnie trzymać, inaczej broń będzie do niczego. To prawda, myślałem o tym pod kątem łucznictwa, nie łuczarstwa, czyli wytwarzania łuków, ale w sumie jak będzie coś fajnego, że można było wytworzyć jakiś fajny łuczek, to why not w sumie, nie? Why not? To też jest git. No tylko trzeba jeszcze troszeczkę bardziej zainwestować w... Jeszcze dwa punkty nauki nam tylko zostały. Trzeba troszeczkę bardziej zainwestować w zręczność. Bo brakuje nam chyba 7 punktów. Jeśli dobrze pamiętam, 7 punktów. Dobra, tu są jakieś olbrzymie szczury, krwiopijce. Zapolujemy sobie, słuchajcie. Zapolujemy sobie w tym odcinku na pewno. I co chciałem powiedzieć? No i zgubiłem wątek. No i właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi. O to i tamto i w ogóle. I tego typu i całe te. A tak poważnie, to faktycznie zgubiłem wątek. Natomiast zapolujemy sobie te topielce. No nie wiem, czy one tam jakoś stawiają opór. O kurwa, ten stawia. Ten stawia, to nie jest zwykły topielec. To nie jest zwykły topielec. W sensie nie jest bagienny, to jest zwykły. Ja o nim myślałem w kontekście bagiennego, tego słabego. Ja pierdolę, prawie nas dojechał. Ale za to pazury mamy. No tylko HP nie mamy, więc to jest problem. Dobra, czy ja mam coś, co daje bardzo dużo HP? Nie mam już nic takiego. Z mięsa kopacza, dobra. Dobra, prawie całe mamy. No to git. Dobra, to ja ze z tymi krwiopijcami. One teoretycznie powinny padać szybko, więc... Właśnie. Więc nie powinno być żadnego problemu. Dobra, a na hita ja mam to luz. Co to był za dźwięk? No chodź, chodź tym krwiopijcom, no. O kurwa, nie trafiłem. Jest dobrze, że za drugim hitem chociaż. Skrzydełka. Co to? To te szczury taki dźwięk wydają? Rządełka też się przydadzą. Czy te szczury ubijemy też od razu? Jak już tu jesteśmy? No chodź tym szczurem, chodź. No, let's go. Dobra, na hita. Wiecie, to jest free exp, jakby nie było, nie? Mieć, a nie mieć 5 dych expa, to lepiej mieć. Jeszcze tu na dole chyba też są. Tak, krwiopijców pełno. Więc ja bardzo chętnie sobie tam do nich zejdę. Witam. Witam państwa krwiopijców. Ej, co jest? Skąd ja dostałem? A w plecy! No chodź. Dobra. Ale łatwo, co? Łatwisieńko, można by rzec. Ale widać, że to jest początkowa lokacja po prostu. Że jesteśmy tak bardzo, bardzo na początku. W porównaniu do tego, co teraz jest. Oj. No, ale tutaj też są topielce, nie? Które wcale nie są już początkowe. Topielcami to już nie ma żartów w ogóle. Ale, ale. A, on mnie tutaj może walnąć. Dobra, poczekajcie, to zrobimy inaczej z nim. Ja sobie podejdę tutaj. No i teraz możemy, kolego, się zabawić. No, teraz to ja się mogę z tobą zabawić. Zapraszam. Tamte błotniaki.
A, myślałem, że on umarł. Mówię, co, ekspa za niego nie dostałem, o co tu chodzi. No, przepraszam, gro, ale czy możesz... Dziękuję. Jest, 120 ekspa for free. Tyk, pyk, pazurki. I to mi się podoba, nie? To mi się podoba. Te błotniaki tam na drugim, tym rzeczne mirty. Tam pewnie bandyci jeszcze siedzą. Po tamtej stronie. Tak podejrzewam. To takie idealne miejsce na bandytów w sumie. Ale fajno, fajno. Takie polowanko trochę pouskuteczniać. Może jakieś właśnie łowienie rybek jeszcze też wpadnie. Jak widać zresztą. Zarzućmy sobie wędkę. O! Cztery ryby miedzia nie mieć, lepiej mieć. Dobra, i teraz tak. Błotniaki, których wcześniej nie byłem w stanie pokonać. Teraz chyba nie problem, co? Bardziej, że to w żółwie są w sumie, to zanim on dobiegnie, to... Błagam. Czym do ludzi? Jeszcze dwa hity. No, jeszcze jeden. Dobra. Łuki mi się... łuki... dobra... Strzały mi się skończyły. Jest przywał, że strzały mi się skończyły. Czy ja jestem w stanie go... A ja go na dwa hity biorę normalnie. Nic tu nie ma. To dobrze wiedzieć w sumie. I to ja mocno sprogresowałem. Tak szczerze? Ja nie spodziewałem się, że aż taki duży progres zaliczyliśmy w te... Nie wiem, tam ostatnie... Powiedzmy 10 odcinków. To ja nie spodziewałem się, że to jest aż tak duży progres. Wiedziałem, że to jest progres, ale nie, że aż tak. Tego to, żebym się w ogóle nie spodziewał. Ale dobra, no to wyczyśćmy sobie tą miejscówkę w sumie, jak już tu jesteśmy. Skoro i tak te błotniaki nam... Dobra, jednak tamten błotniak jakiś był... Co to? Co to jest? Co to jest? Co mnie zabiło? Co to... Co to były za potwory? Co to było w ogóle? To nie były żadne orki ani nic? Ej, to było mega dziwne, nie? To było mega dziwne, jeszcze dostaliśmy takiego hita w ogóle z dupy. Czekajcie, jeszcze te bełty otworzę na pewno. Bo jak wrócimy do Silbach, to trzeba będzie je przerobić na strzały. Tylko pytanie, co to były za te, za moby? Wygląda jak jakieś jaszczuroludzie co najmniej. O kurwa, ich jest tu pełno. Gdzie ja jestem? W jakichś bagnach jestem. Ja tu spadłem na jakieś bagna. Żaboludź. Niczego tu nie znajdę. Dobra, trzeba jakoś je ominąć. Nie wiem jeszcze jak, bo jest ich tu od cholery. O kurwa, one z kuszy strzelają! Odczep się ode mnie! Odczep się ode mnie! Nie! Puść mnie! Nie bij mnie! Pierdole, co jest? Co to za bydloki? Uciekamy, uciekamy! O! Ciekawe! Nie, on tu po mnie idzie! Kurwa! Bierzcie ich, farmerzy! Pomocy! 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 On mnie bije! Pomocy! Help me! Help me! Całą wioskę na niego ściągnijmy! Dobra, co tu się odpierdala? Dobra, jedziemy z nim! Dawać, wszyscy na jednego! O kurwa! Nie chcę tylko komuś z naszych przyłożyć! Jazda z nim! Co tu się odpierdala? Wy to czaicie? Kolejne bitle za... Dobrze! Brawo, brawo! Maczuga żaboludzi. Kurwa, co to jest za bydlak w ogóle? Ale ile on też HP miał, nie? Że wiecie, że nie byliśmy w stanie go za bardzo ubić. Masakra! Masakra, ale to niby początkowa lokacja jest ogólnie, bo to przecież... To jest kawałeczek od Silbach. To skąd taki bydlak się tu wziął? Dziwne. Coś Oswald ma ciekawego, może? Na mnie?
Jak idzie praca? Dobra, nic ciekawego. Myślałem, że coś nowego może się pojawiło. Myślałem, że może coś nowego, ale nic z tego widzę. No trudno. No idźmy sobie do tak, do Logwara by trzeba było pójść w końcu. Jeszcze raz spróbować. Coś nowego jest z ogłoszeń, nie ma nic, szkoda. Do Logwara, do Alabyna. Tak myślę, czy gdzieś jeszcze. Mały kołczan strzał przyda się. Coś tu jeszcze jest? O, kuferek. O. A, ja już tutaj... Okej. No tak. Faktycznie. Ja już tutaj swoje macki położyłem na ten kufer wcześniej. Tak jak pamiętam, no to faktycznie tak było. No szkoda, bo myślałem, że może jeszcze jakiś jeden kuferek nam się uda for free. No a tutaj taka sytuacja, no jest jak jest. Podszedłbym sobie jeszcze do Kowala na chwilę. Bo tak, nie sprzedamy mu pewnie tych, tej miedzi, nie? No właśnie. Chwila. A Thorsten ma coś nowego? Kowalstwo? Nie, pokaż co masz na stanie. Ten zakrzywiony miecz on dalej ma, ale on jest słabszy od tego co my mamy. Więc tu w sumie nie ma co kupować u niego. I najlepsze jest to, że nawet te schematy ma beznadziejne totalnie, nie? Czas na mnie. Więc nie kumam w sumie trochę. Czemu to jest tak rozwiązane? Dobra, ale tymczasem my potrzebujemy tak. My potrzebujemy strzał. I ogólnie to ja widzę, że tutaj ja nie zlutowałem. Że ja tutaj nie zlutowałem jakimś cudem. Jak to się wydarzyło? Nie wiem. Tutaj za domkiem jeszcze chrząszcz, to mnie nie interesuje. Jakieś pojedyncze roślinki, dobra. To tu już nic nie ma. Wróćmy sobie, zróbmy te strzały, bo potrzebuję ich w opór. Potrzebuję ich w opór. O, widzicie jak idzie z tymi strzałami. No, część z nich po prostu nie trafia. I trzeba będzie najzwyczajniej w świecie ogarnąć sobie... ogarnąć sobie tą zręczność na wyższy poziom może, no. Może jakieś faktycznie łucznictwo czy coś, no. Przerób strzały na bełty, przerób bełty na strzały. Przerób wszystkie bełty. Dobra, 23 sztuki strzał mamy, więc nie jest źle. Stwórz strzały z lag. Wszystkie lagi. 68 strzał, no to szczerze to nie za dużo. Może ten ziomek co tutaj jest miałby więcej... Hej, ty. Strzał albo lag. Pokaż mi swoje towary. A, on ma lagi. Ma lagi, ale nic poza tym. Szkoda. No dobra. Weźmy sobie to w takim razie, co już mamy. Przeróbmy sobie jeszcze to na strzały kolejne. I wtedy Logwar. No i tyle. Tu strzały z lag, wszystkie. 24, czyli z 6 lag 20, no nie chcę siadać już, puść to. Już myślałem, że ja z tym nożem dalej w ręce chodzę. Dobra, wejdźmy na górę. Jezu, jak tu się rozpadało. Logwar jest w innym miejscu niż był. Coś dziwnego się wydarzyło chyba. On nie jest w swoim domu. Coś tu się odwaliło. Sprawie miejsca dla Flory. W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. No dokładnie. 50 sztuk złota. Dobra, masz. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Niech Adanos ci błogosławi. Nie ma sprawy. Jak mam, przekonać mieszkańców? Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. No dobra. Zrobimy to. Niech mu już będzie. Z właściwego klucza nigdy tego nie. A, tego, okej, czyli tu trzeba mieć klucz.
Czy ja faktycznie jestem w stanie jakkolwiek to wypielić? A, są chwasty, dobra. Są też i chwasty. No trochę ich tu jest. Aby nie mówić. O, expa ja w ogóle za to dostaję. I fajnie. Zajebiście ktoś to zrobił. Cyk, i sobie expimy przy okazji. Spoko, bo przynajmniej nie ma człowiek takiego poczucia, że coś traci, nie? Także git jest, git. O, tu coś rośnie w ogóle za tym, nie widziałem tego wcześniej. Dobra, to se pójdźmy. Mogę przeskoczyć, dziękuję. Szczaw królewski. No, to nie takie byle co. Nie takie byle co. Dobra, czekajcie, jeszcze tu trzeba obrócić. Jeszcze te szczury mnie tu trochę niepokoją. Trzeba byłoby pewnie się ich pozbyć. Sir William Pan Silbach. Co ja mogę z tym zrobić? Fajnie, że mi się świeci, ale... Chyba, że to jest tak po prostu. Cześć, kto tu jeszcze jest? Lady Aldona, Pani Silbach. Bez właściwego klucza. Też klucz jest potrzebny. Dobra, te szczury trzeba stąd wygonić. Mięsko, skórka przyda się. Jeszcze coś gdzieś? Kurzany mieszek. A, ale tam za tym. Dobra, widziałem już. Wszystko jasne. No dobra, chyba wszystkie chwasty, chyba wszystko. Tak mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem. Zapytajmy, czy to wszystko. W sprawie mi... Wyrwałem wszystkie chwasty. Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem flory przy naszej kaplicy. Teraz nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił, by omówić szczegóły. No i dobra, git. Git, git, git. Git, git, git. Na pewno to zrobimy. Natomiast słuchajcie, do Ezekiela sobie pójdziemy już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.